Czcigodni księża, drogie osoby życia konsekrowanego, kochana młodzieży, drodzy siostry i bracia uczestniczący w tej świętej liturgii tu, w tej świątyni w Przedbożu i łączący się z nami za pośrednictwem Radia Maria i Telewizji Trwam. Boże Słowo, które dzisiaj rozważamy, zachęca nas do uwielbienia Bożej mądrości. To Boża mądrość zadecydowała o harmonii i pięknie świata. To Boża mądrość zadecydowała o naszym istnieniu. Ten piękny hymn o mądrości odczytujemy także jako przepiękną prawdę o Matce Najświętszej, która jest tak mocno złączona z planem zbawienia świata. Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku nim ziemia powstała. Piękny hymn o Bożej mądrości odczytujemy jako piękną prawdę o Matce Najświętszej, tak mocno związanej z tajemnicą Odkupiciela. Jej rozkoszą jest przebywanie przy Nim. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim. Teraz, synowie, słuchajcie mnie. Szczęśliwy ten, kto moich dróg strzeże. Zachęceni przez to Boże Słowo, stajemy dzisiaj przed Wszechmogącym Bogiem, aby dziękować za to wszystko, co dokonało się na świecie, a jest darem Bożej mądrości. Wsłuchujemy się w przepiękny tekst dzisiejszej Ewangelii, która ukazuje bardzo ścisły związek Matki Najświętszej z tajemnicą Chrystusa, objawiającego pełnię miłosierdzia w tajemnicy krzyża. Synu, oto Matka Twoja. Tak mówi Chrystus do swego ucznia. Tak mówi do każdego z nas. Synu, oto Matka Twoja. Dzisiaj patrzymy na Matkę Najświętszą, aby od niej uczyć się wiary, zawierzenia, trwania przy Chrystusie. Wpatrujemy się w Matkę Najświętszą, o której Maria Konopnicka mówi tak. Nigdy mi ja Ciebie ludu nie rzuciła, nigdy mi Ci mego nie odjęła lica. Ja podawnemu moc Twoja i siła, Bogu Rodzica. Stajemy przed Matką Najświętszą, która objawia nam przepiękne serce dziecka, które jest zatroskane o to, aby spełniły się oczekiwania Ojca. Patrujemy się w Matkę Najświętszą, tę, którą tu chcemy nazywać Matką Bożą Serdeczną, która swoje uczucia tak mocno łączy z tajemnicą i z przeżyciami swego Syna. Przepięknie mówi o tym Ewa Schelbruck-Zarembina w tym prostym, pięknym wierszu To Ona. Mówimy Boże Narodzenie, dziecię nam się narodziło, a to Ona rodzi co roku w boleściach, wiedząc od chwili poczęcia, na jakie męki i na jaką śmierć wydaje Syna ze swego łona. Mówimy Wielki Post przed Wielkanocą, a to Ona przez dni 40 i 40 nocy gotuje się do męki Syna. Mówimy ukrzyżowanie, a to jej serce krzyżują bez gestu łaski dla skazańca, bez znieczulającego napoju z żółci, octu i mirry. Mówimy zmartwychwstanie, a Ona u pustego grobu klęcząc zarysy fałd w płótnie całunu zostawione gładzi i śpiewa kołysankę lulajże, lulaj. Mówimy w niebo wzięcie, a Ona z nieba stępuje, żeby już ostatecznie zostać na ziemi. I jest, i została Matka Boża Serdeczna, pełna ludzkiego współczucia, ale przede wszystkim pełna miłości do Syna, pełna miłości do Tego, który wielkie rzeczy uczynił jej, pełna miłości do Wszechmogącego. Patrujemy się dzisiaj w Matkę Najświętszą, aby zgodnie z życzeniem świętego Jana Pawła II uczyć się od Matki Bożej spojrzenia na Chrystusa pełnego adoracji i kontemplacji.
Maryja jest niedościgłym wzorem kontemplacji Chrystusa, uczył nas święty Jan Paweł II. Oblicze Syna należy do niej ze szczególnego tytułu. Kiedy wreszcie wydała go na świat w Betlejem, również jej oczy cielesne spoglądały czule na oblicze Syna, którego winęła w pieluszki i położyła w żłobie. Odtąd jej spojrzenie, zawsze pełne adorującego zadziwienia, już nigdy się od Niego nie odwróci. Czasem będzie spojrzeniem pytającym, jak po zaginięciu w świątyni: Synu, czemuś nam to uczynił? Będzie to zarazem zawsze spojrzenie przenikliwe, zdolne do czytania w głębi duszy Jezusa, aż do pojmowania Jego ukrytych uczuć i odgadywania Jego decyzji, tak jak w Kanie Galilejskiej. Kiedy indziej będzie spojrzeniem pełnym bólu, zwłaszcza pod krzyżem, gdzie będzie to jeszcze w pełnym sensie spojrzenie rodzącej. Skoro Maryja nie ograniczy się tylko do współudziału w męce i śmierci jednorodzonego, ale przyjmie nowego Syna, powierzonego jej w osobie umiłowanego ucznia. Wielkanocny poranek będzie to spojrzenie rozpromienione radością zmartwychwstania, a wreszcie w dniu Pięćdziesiątnicy spojrzenie rozpalone wylaniem Ducha Świętego. Od Matki Bożej Serdecznej, uczymy się takiej kontemplacji Bożych tajemnic. Często i my stajemy ze spojrzeniem pytającym, ale ono może poprowadzić nas na głębię Bożych spraw. Stajemy niekiedy ze spojrzeniem przenikliwym, aby dobrze odczytać Boże oczekiwania. W chwilach doświadczenia stajemy ze spojrzeniem pełnym bólu, ale uczymy się od Najświętszej Maryi Panny trwania, trwania przy Chrystusie pod krzyżem. Pod jej opieką możemy dojść do spojrzenia rozpromienionego radością zmartwychwstania. Prosimy dzisiaj Matkę Bożą, aby nam w tym pomogła, aby pomogła nam naśladować jej spojrzenie pełne adoracji, kontemplacji. Prosimy Matkę Bożą o pomoc, aby pod jej opieką każdy z nas kształtował swoje serce na wzór tego, które objawia Maryja. Serce pełne zatroskania, aby spełnić oczekiwania Ojca. Serce dobrego dziecka. Prosimy o pomoc, aby w każdym z nas kształtowało się wrażliwe serce dobrej matki. I prosimy o pomoc, aby w każdym z nas kształtowało się mocne, wymagające serce wobec samego siebie. Przed laty święty Jan Paweł II, przemawiając do polskiej młodzieży na Jasnej Górze, ukazywał Matkę Najświętszą jako wzór i przypomniał: każde życie charakteryzuje się i określa przez wewnętrzny kształt miłości. Powiedz mi, jaka jest Twoja miłość, a powiem Ci, kim jesteś. Wtedy padły te słynne słowa świętego Jana Pawła II: musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Od Matki Najświętszej uczymy się tej trwałości, wytrwania i wierności. Musimy od siebie wymagać, aby być bliżej Chrystusa, bliżej Jego przykazań, bliżej Jego Najświętszej ofiary, bliżej Jego oczekiwań wyrażonych w przykazaniach i w radach ewangelicznych. Dzisiaj prosimy Matkę Bożą Serdeczną, aby nam w tym pomogła. Wokół nas, możemy powiedzieć, burza. Jesteśmy podobni do apostołów, którzy wołają: Panie, ratuj nas. Chcemy naśladować apostołów, ale także usłyszeć mocne stwierdzenie Chrystusa, który oczekuje od swoich uczniów większej wiary. Wokół nas wielki chaos dotyczący problematyki moralnej, dotyczący także niekiedy postaw wewnątrz Kościoła. Nawet wierzący mają wątpliwości, co jest ważniejsze, czy Boże przykazania, czy prawo Boże, czy prawo stanowione. Nikt z nas nie może mieć takich wątpliwości. Od Matki Bożej uczymy się wierności, trwania przy Chrystusie, ale także wierności Bożym przykazaniom, radom ewangelicznym, oczekiwaniom
Chrystusa. Prosimy o pomoc w rozumieniu tej wielkiej prawdy, że istnieje obiektywny porządek moralny, a każdy z nas jest zaproszony i zobowiązany do jego przestrzegania, bo on jest, ten porządek moralny, wyrazem zatroskania świętego Boga, jest znakiem Bożej mądrości, która ukazuje człowiekowi drogę. Dzisiaj, wpatrując się w Matkę Najświętszą, chcemy także uświadomić sobie, co to znaczy być prawdziwym czcicielem Matki Bożej. Wsłuchujemy się w przepiękne wskazania świętego Ludwika Grignon de Montfort, który zwrócił uwagę: prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny zna kilka praktyk wewnętrznych. Oto najważniejsze z nich. Czcić Marię jako Matkę Boga. Czcić ją i szanować ponad wszystkich świętych jako arcydzieło łaski i pierwszą po Jezusie Chrystusie. Rozważać jej cnoty, przywileje i czyny. Rozmyślać o jej godności i wielkości. Składać jej akty miłości, uwielbienia i wdzięczności. Wzywać ją serdecznie. Ofiarowywać siebie w zjednoczeniu z nią. Spełniać swe czynności w intencji przypodobania się Matce Bożej. Wszelkie czynności rozpoczynać, wykonywać i kończyć przez nią, w niej i z nią. To bardzo konkretne wskazania świętego Ludwika Grignon de Montfort, który jest wspaniałym nauczycielem prawdziwej pobożności maryjnej. Jest także jeden niezwykle ważny znak, po którym możemy rozpoznać siebie. I możemy poznać, czy rzeczywiście jesteśmy prawdziwymi czcicielami Jezusa Chrystusa. Jest to znak, o którym powiedziała sama Matka Boża. Czyńcie to, co On, mój Syn, wam powie. To najważniejszy znak, jeżeli czynimy to, czego oczekuje od nas Chrystus. A Chrystus wyraził swoją wolę w Ewangelii, wyraża tę swoją wolę w wielkiej wspólnocie wiary w Kościele, wyraża tę swoją wolę w nauczycielu, w przewodniku naszym, którym jest Ojciec Święty, wyraża tę swoją wolę w nauczaniu Kościoła, w tym, co nazywamy magisterium Kościoła, wielkim nauczaniu prawd wiary i zasad moralności niezmiennym w ciągu wieków. Prosimy dzisiaj Matkę Bożą Serdeczną, aby nam w tym pomogła. Modlimy się tak, jak błagał Matkę Bożą jeden z kapłanów poetów. Maryjo, uproś nam wiarę głęboką w Boga. Maryjo, Królowo Polski, ucz nas, jak Ty, kochać Boga w ludziach. Maryjo, z dnia zwiastowania, ważąca słowa anioła, ucz nas dotrzymywać wierności Bogu. Maryjo, z pagórków judzkich niosąca radość Elżbiecie, ucz nas, jak spieszyć z pomocą ludziom. Maryjo, z ofiarowania dająca Syna i siebie, ucz nas oddawać, co boskie, Bogu. Niech tak się stanie. Amen.